Hej, cześć Siemka, witam Was dzisiaj. Dalej jestem na Węgrzech w Sostofurto i mam tutaj multipak węgierski. Jeszcze sobie dzisiaj kupiłem mini puszeczkę, ale to kiedy indziej. I w multipaku znajduje się jedna karta limitowana XXL, dwie normalne limitowane i 6 saszetek. To mnie kosztowało 1770 forintów, czyli około 20 zł. I zacznijmy z otwarciem. Zacznijmy to otwierać. No, nie ma takiego otwarcia jak w Polsce. I ogólnie tutaj saszetki oceniam na słabsze. I mamy hazarda. To jest XXL-ka. Mamy Sterlinga, w miarę rzadki, i Pirlo. No i idziemy z saszetkami. 6 jest, coś pokazuje. Coś się przepiło. Tutaj jest. Raz, dwa. 3, 4, 5 i 6. Idziemy z pierwszą. Czy na Węgrzech zawsze są takie przyklejone karty jak ostatnio? Zobaczymy to dzisiaj na odcinku. Uj, nie są, widzę. Paco Alcácer. Nowakowicz i Czeska Republika, czyli Czechy. Idziemy dalej. Immobile, Ciro, Griezmann, Dżagojew. Oj, wpadło mi tu, miałem line upek. Nemec i Rui Patricio. Jeszcze 4 saszetki przed nami i 2 za nami. I mamy 4 specjalne saszetek, więc idzie dobrze. Samaris, Neuer, Mila, Krychowiak, Yilmaz, i to jest, pokazuje, Słowenia. No i idziemy dalej. Dobra. Oj, sorry, Welbeck. Pirlo. Jakiś line-up. Tak, tak. O, UEFA Euro rzadkie nawet. Więc fajnie. Tylko szkoda, że to nie byłby jakaś karta, której nie mam. Grosicki, Coleman, Rooney. D4. Fajny zawodnik. O, Francja. O,
ostatnia saszetka. Oj, ta saszetka też jest silniej zrobiona. Co może oznaczać lepsze karty? Lulić, Dragowicz, Nani. O, Syrna, ciekawa karta. Tych kart jeszcze nie mam. I Rumunia. O, jeszcze bazówka ostatnia, to jest Kurtić. Dobra. I karty są bardzo fajne. To jak widzimy, limitkę mieliśmy Pirlo, Sterling, XXL Hazard. I z tych lepszych kart to było Euro, Goalstopper, oj sorry, Dynamo i Syrna. No i pozdrawiam Was. Piszcie, jak ktoś tutaj jest Krzysztofurto. No to chciałam Was pożegnać. Do narka, pa i bye bye.